Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Przyjął naszą naturę. Zobacz Galacjan, rozdział 4, werset 4. Wielu współczesnych Jezusowi ludzi uważało go za wyjątkową osobę, ale znali go jedynie jako człowieka. Gdy Samarytanka podbiegła do miasta, by opowiedzieć o niezwykłym Żydzie, którego spotkała przy studni, mówiła: chodźcie, zobaczcie człowieka. Jana, rozdział 4, werset 29. Postrzegała mistrza podobnie jak inni. Nawet jego uczniowie z trudem uświadamiali sobie, że Jezus jest kimś więcej niż tylko człowiekiem. W jaki sposób poniższe wersety świadczą, że Jezus był prawdziwym człowiekiem z krwi i kości? Mateusza 8:24. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, tak że fale łódź przykrywały, on zaś spał. Mateusza 21:18. A rano wracając do miasta łaknął. Jana rozdział 4, werset 5, 6, 7. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Tam przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jana 11, werset 33 do 35. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł: gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Jan, rozdział 19, werset 28. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. Będąc na ziemi, Jezus dobrowolnie zaniechał niezależnego posługiwania się boskimi możliwościami. Zaniechał, a nie zrzekł się. Te możliwości pozostały w nim do jego dyspozycji, a on mógł użyć ich w dowolnym czasie dla swojej korzyści, ale nie uczynił tego. Pokusa skorzystania z nich dla uwolnienia się od trudności w sposób niedostępny dla nas była najważniejszym składnikiem codziennej walki, jaką toczył przez całe swoje życie ziemskie. Warto pamiętać, że Pismo Święte nie odpowiada na wszystkie pytania, jakie mogą nam przychodzić do głowy. Na przykład pisarze biblijni nie próbowali nawet wyjaśniać równowagi istniejącej między składnikami ludzkiej i boskiej natury Jezusa. Jednak oczywiste jest, że Chrystus był jedną osobą i techniczne parametry tej jedności nie są omawiane. Biblia zawiera jedynie dobitne świadectwo istnienia takiej bosko-ludzkiej jedności w Synu Człowieczym, będącym jednocześnie Synem Bożym. Zobacz Galacjan, rozdział 4, werset 4. Chrystus przyjął ludzką naturę nie na niby, ale rzeczywiście naprawdę posiadał naturę człowieka. Dlaczego człowieczeństwo Chrystusa jest dla nas tak bardzo ważne? Co oznacza dla nas świadomość, że Jezus stał się człowiekiem? Co współczujesz, wiedząc, że Pan wziął na siebie nasze ludzkie ograniczenia? Dziękuję.